Gdyż w ramach orbitans odcinku już czwartym, mamy czarno po południu roku życiu. Dzisiaj zagadamy o praksach, w sensie, że takim gościu maniaku, który spierdzie totalnie ten zakład wójcikowy tamten na Żuławskiej. Spierdzieli w takim w sensie, że to kiedyś, wiecie, muzyka puszczana i tutego. Centralne pakowanie Esko była puszczana z radia przez głośniki, a on się później przywalił do tego, no i niestety później już muzyki nie było. No była nuda jak jasna cholera, powiem szczerze. A tak to zawsze z chęcią się przychodziło na tego pakowania, bo było tak, była muzyka tam, nie? Fajnie, szybko minął czas w ogóle. Fajnie zrobiony był. No niestety, no taki czubek, jakby, powiedzmy szczerze. No. A tak to ogólnie to nie wiem, co powiedzieć wam jeszcze o tych praksach w ogóle. Może jak zaczynałem w sumie, to zaczynałem pakowania, potem na o pielęgniarkach robiłem, na prasie różnie było, potem jeszcze na jakichś tam innych pielęgniarkach też takich większych, jakieś coś takiego, no większe elementy dawali. Czasami to trzeba było zamiatać halę, o, też było coś takiego. A ta już wtedy, jak nie było roboty w ogóle, nie? No to zamiatanie hali, gali. Wiecie, ja tam zamiatałem niby wszystko przez 2 godziny, później troszeczkę się opierdzielałem z tym. Sam myślałem, a po co tu sprzątać tak za bardzo, nie? Jak tu, kurczę, nie było gdzie zamiatać, nie? No. No, a najlepiej takiego jeszcze miałem takiego kolega, który lubił niby na pakowanie przychodzić, tam coś tamtego, nie? I to pracuje do tej pory pewnie, pracuje do tej pory w wójciku. Skali się nazywa, ale... A wiecie, tak. On taki jakiś dziwny był, bo on od razu powiedział, a chodź na pakowanie, chodź tam, pozamykamy do tego, nie? No jest głupi, jesteś, sam zejdź. No to pora z tym, nie? Pozamiatał do tego, no to tam miał sprzątania zawsze, w sumie jest. Tam jest zamiatane zawsze jest od cholery. Niestety. Pamiętam, jak Kajtek się do mnie się raz wkurzył, coś tam tego, nie? Bo ja sobie na paczkach robiłem tutaj ten z Zichem, czy tam, nie ze Zichem, nie, ze Zbyszkiem. No taki stały klient byłem tam u niego. Wiecie, ja tam sobie wkładam w karton, nie, a to mi proponuje kurwa, żebym poszedł na nitkę na drugą, nie? No, oczywiście nie chciałem, nie, bo to wolałem ten robić te kartony układać niż tamto, nie? Nie wiem czemu, ale jakoś bardziej lubiłem kartony przekładać niż, powiem wam, niż kurczę tego, niż kuźwa zwykłą jakąś tą robotę robić na pakowaniu. Czekajcie, taką zwykłą robotę wolałem robić niż tą, wiecie, niż tam zamiatać czy coś tam tego, czy coś innego zrobić też, nie? Takie to było, albo na ten na kontroli jakości byłem też raz, ale to tylko raz. Coś tam jakiś mebel składali, coś tam tego, nie? Myśleli, że się nadaje do tego, ale jednak się nie nadawałem, no bo tam trzeba mieć dużo siły faktycznie, żeby przenieść tam jeden mebel czy coś tam tego, nie? Skręcony do tego. Zawsze to było takie coś, że wiecie, że my robiliśmy całą jedną paczkę, to znaczy tam, no nie no, 30 paczek, czy tam chyba ze 100 było nawet. I potem było coś takiego, że ten gościu ostatni, co był koło nas, brał centralnie, aby powiedzieć, aha, paczkę brał ze sobą, żeby ją złożyć do tego, nie do klienta, żeby od razu była, o, coś takiego miało być. No i to tak właśnie, tak to wygląda właśnie ta robota w wójciku, nie? Czasem, a dziewczyny na okuciach robiły, no to tam, ja tam tylko raz był chyba, albo 2 razy w ogóle. No, no niby spoko mają robotę, bo dosyć lekko, nawet się nie napracują, szczerze mówiąc. Bo te paczki to nic nie ważą, powiem szczerze. Jakieś tam kleje, jakieś tam, wiecie, śrubki, kuźwa, tam, a różne, no okucia tak zwane. No, a jakie tam pierdoły, można powiedzieć. I to ja nie robota, powiem szczerze.
No nie, no bo one po 100 tam nawalały niektóre tą paczki, a niektóre były takie dłuższe, coś tego, nie? Także no było trochę pracy przy tym i w ogóle. Natomiast w sumie no niby nie zadowala mnie, że tam jeszcze 5 brakuje do 1480 subów. Może dzisiaj się to uda na mieście, może nie uda się, nie wiem. O 15 w sumie. O 17:30 wychodzę z chałupy, czyli tak za 2 godziny, zanim to się urzuci ten odcinek. No. A tak ogólnie to jeszcze przechodząc do tej, czasami do tych praks, no to tam czasami beka była, nie? Czasami ze śmiechu można się było walić, nie? To o co ja się gadaliśmy, tu tamtego, tu ktoś tam o innym, o czymś innym gadaliśmy, tu ktoś tam coś tam odwalał, no a na nic, nie? Wiecie, na kijowali, coś takiego, no. No, sobie można powiedzieć, że takie, co nie ma co robić, to zawsze kartony się tam zagina, nie? Kładzie się, no. Macie się tam tylko, w sensie na nitce tamten, tą końcówkę kartonu tam i tyle, nie? To jest takie zwane opierdzielanie się, nie? Niby. No, bo później, bo jeden typek wkłada instrukcję, coś tam jeszcze, element jakiś tam, ostatni, coś tam tego, nie? No i tyle, no. No i paczka leci. No, to jest taka praca, powiem wam szczerze, najpierw na godzinę czasu, później więcej tych zleceń jest tutaj, nie? Coraz więcej. Czyli no tam co najmniej do drugiej, tę godzinę się robiło, nie? Ja za uczniaka, około 6 przyszedłeś tutaj, nie? No. A tak to nawet nie tak zła robota, nie? Czasami styropian się wkładał, czasami tę piankę tutaj, nie? Dosyć spoko robota. No nic, będę się z wami żegnał, bo tutaj mi kot miał oczy, tak słyszycie cały czas prawie, że no nie wiem, tak z minuty albo 2 minuty. No także no nic, no. To by było na tyle z odcinka 4 sezonu 13. Także no, taki był jeden ziomek, co spieprzył po prostu pracę, można powiedzieć, no. Także no, tyle wam chciałem powiedzieć w sumie w tym odcinku. Jutro może będzie na dworzu odcinek, bo dzisiaj mi się nie chciało, bo powiem wam szczerze, trochę jeszcze od wczorajszego łażenia nogi mnie jeszcze trochę bolą, także no, nie bardzo mi się chciało iść na dwór, powiem szczerze. Musicie mnie zrozumieć też, że ja nie wygrałem nóg na żetelni, nie? No, też tak bywa się czasami, nie? No dobra. To na razie do następnego, do jutra. Elko, trzymaj ta sieta. Elko.